przód, chódźmy tu przód. Zagraj obie koła z krzyżówką pod rzeką. Zegar tyka, 9-8 sekund, Anastazio trafia! Trafia po koźle w takim momencie! I to jest trafienie na remis! Jeszcze będą próbowały Lubinianki, nie! Leży zrozpaczona Monika Maliczkiewicz. Zagłębie Lubin nie pokonało za 3 punkty drużyny MKS-u Fanflor Perły. Dramatyczna końcówka i fantastyczny rzut Anastazio powoduje, że ten mecz rozstrzygnie się w rzutach karnych. Jacqueline Anastazio, niezwykły mecz rozgrywa dzisiaj tutaj w tej lubińskiej hali. 7 bramka. Może być z siebie bardzo zadowolona. Zespół również jest z niej bardzo zadowolony, bo w ostatniej sekundzie oddała rzut, który dał remis. I tak naprawdę nadzieję jeszcze na coś więcej niż bity mistrzostwo Polski. No, drodzy Państwo, tak to technicznie wygląda. Zagłębie Lubin, jeżeli wygra te rzuty karne, będzie miał punktów 69, a MKS Fanflor Perła 63. 6 punktów różnicy, 2 kolejki do końca. To wszystko znaczy jedno. Ten rzut Jacqueline Anastazio spowodował, że Zagłębie Lubin dzisiaj nie będzie mistrzem Polski.